Jesteś młody czy stary? <laughs> Dobra. Który obrazek jest według Ciebie najciekawszy? <laughs> co to są wybory? Co to są za wybory? Dobra. Biorę z zigzaka. Co wolisz jeść? Zdrowe rzeczy fast, fast foody luj. Czego nie lubisz? Ale co to znaczy jedzenie z otwartą buzią? Czyli wolisz jeść przez rurkę? Dobra, biorę to. Która fryzura jest najładniejsza? Ta. Jestem... <grywia> Prawda wyszła na jaw. Jesteś młody. Całe życie jeszcze przed tobą. Ez, rozpiewszyłem z kamerków z internetu. Jestem giga młody. Jestem giga młody. Czy jesteś dojrzalszy od rówieśników? <grywia> A to dlatego nie żyją. Dobra, czekaj, robię quiz. Twój kolega z klasy potyka się i upada. Wszyscy się z niego śmieją. Co robisz? Pomagam mu wstać, śmieję się razem z innymi. Nic nie robię. Wyzywam nauczyciela, pytam się czy mu się nic nie stało. Śmieje się, i Luj! Twoi rodzice mówią ci, że jadą na tydzień do babci i będziesz sam w domu. Co będziesz robił? Urządzam imprezę, nie zapraszam kolegów, nie, będę sprzątał, nie eee... o, ale i o zwierzęta, to fajne, ale po co sprzątał? Będę się uczył, nie. Skoro oni wyjeżdżają, to ja po nich... Nieobecność też opuszczam. Będę grał w gry, Louis. Bierzesz udział w szkolnych zawodach sportowych? Dobra, jestem z tym pogodzony. Ale co? Zawsze chciełeś pierwsze miejsce. I sobie zajmujesz drugie. Twój przyjaciel? Pierwsze. Co robisz? Kłócę się z sędzią. Godzę się z porażką. Jestem na niego obrażony. Podchodzę do niego i mówię, że pewnie zdobył fartem. Fartem zdobył, luj. Twoi znajomi zaczynają palić papierosy. Mówią, że ty nie musisz. Że ty musisz spróbować. Inaczej nie będą już chcieli <laughs> mieć cię w twoje w Co robisz? Chcę być w paczce. Zaczynam jarać. Chcę być w paczce. Próbuję ich przekonać, że zamiast palenia zrobię coś równie fajnego. Co? Chyba śmigło. Odmawiam palenia. Jeśli mnie wyrzucą z paczki, to znajdę nową. Odmawiam palenia i sam odchodzę z paczki. Odmawiam palenia. Co więcej? Skłaszam ich nauczycielowi. Próbuję im wpoić, jaki wpływ mają na dzieci papierosy. Nie, powiem tak, ja bym miał to w dupie, że oni palą, po prostu mnie nie palił, ale nie ma takiej opcji. Eee, to chyba to biorę w takim razie, jak mi to luj. Gra... Piąte, piąte giga czat, że zgłaszasz nauczycielowi, no, co no, nie racja, grałeś z kolegami w piłkę nożą. Piłka poleciała tak daleko, że wybiła okno w szkole. Jedna z jeden z nauczycieli to zauważył, twoi koledzy zaczęli uciekać, co ty robisz? Uciekał z nimi, zostaje na miejscu, zostaje... Nie no, uciekam. W Twojej szkole zaczęła panować moda na pewien plecak. Chciałbyś też go mieć, ale nie masz pieniędzy. Co robisz? Ukradnę go. O, nawet nie czytam innych. Twojej koledzy powiedzieli ci, że znaleźli pewną grę. Chcą, też grał, ale podczas rejestracji okazało się, że trzeba zaznaczyć pole, gdzie jest napisane, że. I ty nie masz tyle lat. Musisz poprosić o zgodę prawną opiekuna. Mówię kolegom, że zagram jak będę starszy. Ignoruję ten zapis. Ja grałem w War jak miałem 13 lat. Stawiłeś swój rysunek na grupę. Ktoś w komentarzu napisał, że jest wiele do poprawy. Podał też link do filmików z podstawami rysunku. Życzę ci też owocnej pracy. Jaka jest Twoja reakcja? Jestem na niego zły. Jest mi w głębi duży smutno. Korzystam z jego pomocy. Czuję wstyd i łzy. Nabierają mi się do oczu. Odpowiadam mu, że to mój Siri się nie zna. I nie podoba mi się jego opinia, zgłaszam go i jego komentarz. No wiadomo, lecimy króciutko z hejterem. Pewnego dnia idziesz na spacer z kolegami. Dostrzegasz psa, ale nikogo nie ma w pobliżu. Twoi koledzy podchodzą do niego i go dotykają. Co robisz? Nie dotykam psa, dzwoni po schronisku lub policję. Stalamy z kolegami, kto zabierze go do domu. Mówię kolegom, że nie pójdzie dotykać obcych zwierząt, może być agresywny i dotykał go razem. no ja to normalnie go głaszczę. Wychodzisz z koleżanką na spacer, twoja mama mówi ci, że masz wziąć też siedmioletniego brata. Daję mu parę złotych i każe iść sobie gdzieś. No nie da mu pieniędzy. Każe mu siedzieć na danej ławce, ma się do nie ruszać. Robimy zdjęcia razem z nim. No i nie wypierze do kolegi, no. Do twojej klasy doszedł nowy uczeń. Zacząłeś go zagadywać. Pięć dni później, później zaproszę cię do swojego domu. Co robisz? Idę, ale zabiorę zabiorąc sobą dobrze znanych kolegów. To ja go zapraszam do domu. Mówię mu, że się zastanowię. W domu zapytam się rodziców, czy to dobry pomysł. Idę z kolegami. Prosta. Czy kiedykolwiek usłyszałeś od kogoś, że jesteś dojrzały? Jak na swój wiek. Widzowie, wy odpowiedzcie. Ta. Nie. Nigdy. Nie wiem. Nie. Wy jesteście No Jestem najbardziej dojrzały na świecie No tak, bo reszta ludzi w twoim wieku jest... <grym> Ni nikt nigdy tak nie powiedział Nie jeden raz, tak Dobra, patrzę na czat O, jeden widz zapisał, że tak i drugi też Czyli nie jeden raz, dobra Absolutnie nie, ale co, bo zapomniałem co my robimy Czy jesteś dojrzalszy od swoich rówieśników? <grym> Absolutnie nie Daleko ci do bycia dojrzałem. jesteś taki jak twoi rubeśnicy. Czy to dobrze? W pewnym sensie tak, ale nie zawsze. Pieprzony jest ten jest frajerski. Jakim typem geja jesteś? Ale ja to kiedyś robiłem. Ja mogę zrobić. Jakim typem geja jesteś? Czy jesteś gejem? Tak. To w z twojej orientacji, wszyscy. Czy gdybyś mógł, wolałbyś być heteroseksualny? Jest mi to obojętny, luj. Lubisz WF? Co? Nie. Ale lubię obczajać chłopców w szatni. Jak to brzmi? Ja. Tak, kiedy całą uwaga. Uwielbiam. Nie no, ale ja lubiłem WF. Uwielbiam. Czy mógłbyś przespać się z przypadkowym kolesiem? A co to? Co to za pytanie? Ja słyszę. Że... Byłby zdobyczą. Twoi przyjaciele powiedzieliby o tobie. On jest hetero. Jakiś dziwny. Mega sus. Naprawdę oddali sprawę. Uroczym homoseksualistom. <noise> Jak to brzmi? On jest stary? Uro... Ty byś powiedział, że... Dobra, co byście z tego wybrali? Napiszcie na czacie ten tekst, który wybieracie. Jakiś dziwny? Giga dziwny. Co ty pieprzysz? Dobra, biorę to. Co uważasz za temat równości? Uważam, że to ważna inicjatywa. Można tam spotkać cudnych ludzi. To jest okazja, aby hajzerować co? Co to znaczy hajzerować w dupę? Google po co on was? Krypto gay? Ale jak krypto? Przecież robię quiz jakim jestem typem geja a nie czy jestem gejem Czemu ty piszesz krypto gay na mnie? Czy ja robię quiz czy jestem gejem? Nie, jakim typem geja jestem? Czy ty rozumiesz co ja robię na tym streamie? Dobra Można tam spotkać cudnych ludzi Jakiej muzyki słuchasz? Wiadomo Żeby podkreślić Wy... Wy uzdanej. Co to w dupie jest za typ muzyki? Chodzi o te, te teledyski Malika? Czy jesteś miły dla ludzi? Nie. Co sądzisz o Yaoi? Ja co nie robią? O Main God! Jak można to czytać? Nie wiem co to jest. Śmieszne to jest. Używasz ponglisz. Tak, ciągle. Dzięki Pan mają za 27 miesiące, Czy jesteś LGBT? -em? Nie, dla mnie to pajacowanie. Tak. Kocham robić hałas. Gównie na Twitterze i Facebooku. Dobra, jestem bojownikiem o wolność facebookową. Czy w związku istnieje strona dominująca? Tak. Tak nas stworzyła natura. Jesteś wege? ta. Typ urody mężczyzny. Coś pomiędzy. Co to znaczy coś pomiędzy? Delikatna chłopieńca uroda. Dobrze zbudowany mięśniaki. Co to jest coś pomiędzy? Pomiędzy tym a tym? Ja jestem aktyw czy pasyw, chłopie, będzie to pytanie, to się dowiesz, tak? Coś pomiędzy to. Ty... To duża laga ma mięśni. Na no to coś powiedz. <laughs> Lubisz wyjść w centrum uwagi. Ta. Wybierz tytat. O Jezu. Dlaczego nie widzisz, że jestem tak niespotykana? Nie lubię ludzi, których mi jest żal. Co za tytaty. Dobra, ten najdłuższy, więc mądry. Czy chciałbyś, aby Madonna była twoją babcią? Tak. Skandalista. Lubisz zwracać na siebie uwagę, jesteś charakterystyczny i rozpoznawalny, kontrowersyjne happeningi do twój chleb powszedni, a hejtem się karmisz, nieważne jak mówią, ważne, żeby mówili, druga Miley Cyrus to właśnie ty. Typ geja skandalista, ez. Zgadniesz czempiona z ligi za emotkami samymi. Tak. Ej, Jinx. Blitz. A łatwe gówno. Jest łatwiejszy niż to Lorda. Kaszka Lucja. Nie, dobra, co to jest? Sylas? Chyba sylas, no. A, tu latarnia jest Lux. Olaf, <noise> Lisin. O oh, kurde, waj, ale jestem głupi. Zis! Tyle Pieku gogle Fiz. Lecimy na no to jest Speedrun. Jasuo Szako <noise> To, co to jest Zilean? Nie, bo nie ma sensu mieczyk Co to jest? A eko, eko. Eko możliwe. Eko no. On ma mieć. Leona Lisin w końcu nie, bo jest baba. Co to? Szywana, racja, Szywana. Aurelion. Udir, Yumi. Silian, Gragas. Ewelinka na stówę, albo nie. Ewelinka myślę, nie Ariko, Ewelinka. O kurde, Ari. Nie to szmata. Ok. Ramus. Dobra, rozpiewszony ten quizik jest. Czemu ok to ramus? No bo ma jeden tekst. Ok. Okej. jak on ma? Okej. Ok. A, okej. Ok. Yeah. Nie. No jest chyba je. Alright. Kurde, ma trzy teksty. Cztery, ma jeszcze hm. Dobra, widzowie. Partia i lepsza koszulka. Tu czasem będzie wolny spot, bo nie ma z kim rywalizować, sadge. Zwykła biała. To przeskipuje te wolne sloty. Dobra, toksyczna czy everyday vintage? Czemu znowu to, bo jest więcej koszulek? Zwykła czerwona. Co to w dupę Czy Superman? No, Superman. Ja go na to. <laughs> Jak to zje... się? <laughs> <Nie wiem. laughs> Mistrz pits Nie wierowałeś z tego quizu ja... ja no ten quiz mnie rozpiesz ja... Co się dzieje w dopa O załek Rozp Rozpierdam quiz. Serio mocny quiz. Dobra, miejsce Spin z Mimo, że to nie koszulka. Dla widza wezmę białego niedźwiedzia. Chyba Superman, to jest spoko. No już musi przegrać tam tę Sadgę. A zwykła. O kur... Lecimy, lecimy Dobra, co wygrywa widzowie? Najlepsza koszulka świata okay. Nie no... Jest moc Dobra, macie link. Zróbcie ten quiz, żebyśmy wiedzieli, która seria jest najlepsza. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Husaria! Mamy szansę! Opolcie się Polacy! Husaria!